Hej, tu Falcon, witam was serdecznie na ostatniej misji z gry Alien Breed. Dokładnie ostatniej, bo jeżeli mamy na myśli grę podstawową. Przed nami w tym momencie długo oczekiwana walka z królową. Królowa już czeka na nas, ta jadowita żmija się szykuje, żeby nas roztopić kwasem i zainfekować. No ale to nie będzie takie łatwe dla niej zadanie, ponieważ z dobrych rzeczy jest to, że w końcu kupimy nową broń. Dokładnie plazma gun, która doskonale roztapia obcą jednostkę. Zresztą zobaczycie, jak ona świetnie miota tymi właśnie promieniami. Broń jest naprawdę zacna, no ale nie ratuje nam niestety skóry, ponieważ po pokonaniu tej królowej będziemy musieli szybko uciekać. Dokładnie, mamy 60 sekund, ponieważ cały labirynt wybuchnie i wszystko zostanie zmiecione w popiół. Ale jeżeli tylko pomylimy drogę, jeżeli wejdziemy w nie ten zaułek, który trzeba, no to tym samym zabraknie nam czasu, ponieważ mamy tylko te 60 sekund i ani pół sekundy więcej, żeby opuścić labirynt. Jest to tak obliczone, że jeżeli tylko się raz pomylimy, no to jest koniec. Wiem to z własnego doświadczenia, ponieważ chyba 20 razy nagrywałem tę misję, także tym bardziej jest ona naprawdę bardzo trudna, ale daje tym samym mnóstwo satysfakcji. Ogólnie podsumowując, gra jest świetna, także zachęcam was do zagrania w Alien Breed, zwłaszcza w tej pierwszej części, ponieważ no tutaj jest niesamowity klimat. No i oczywiście, jak widzicie, im dalej, tym trudniej, ale naprawdę gra się mimo to bardzo fajnie. Także czas toczyć ostateczną walkę z królową, a potem próbować uciec. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Siódmy poziom to walka z Queen Alien, czyli królową obcych. Ona już na nas czeka, także czas stawić jej czoła i zniszczyć jej rój. No i jesteśmy. Standardowo zobaczmy, co dookoła nas ciekawego. Zwykły labirynt by się wydawało, ale czy taki będzie? No to już się zaraz przekonamy. Także, o, troszkę chyba tutaj obcy się zmienili. Szybcy są bardziej agresywni i mają niebieskie oczy, czyli kolejny poziom wtajemniczenia. Oto ciekawe, tutaj jakieś przejście, jakiś szyb wentylacyjny, coś w takim stylu. Czy ja chcę się tam porywać? Może jeszcze nie, bo szukam terminala, a terminal zapewni mi możliwość zmiany broni. Także nie będę stawał do walki z królową obcych, zanim się odpowiednio nie dozbroję. Ale widzę, że dalej inteligencją nie grzeszą. Także no całe szczęście. No i świetnie, tego szukaliśmy. Jest terminal. O, tu obok jakaś hala wygląda, jakby tam można było się czegoś spodziewać. Ale dobrze, jesteśmy w systemie. Zobaczmy, ile mamy funduszy. Wow, matko, zobaczcie, to przekracza naszą skalę. Tyle udało się zebrać na poprzednim poziomie, także, no nie wiem, bo wygląda aż wręcz jakiś błąd. Naprawdę, to nie są żadne kody, po prostu gramy wszystko fair. Ale o to chodzi, żeby się tutaj uzbroić i przygotować na ostateczne starcie. Tak by było, gdybyśmy nie zaczynali dodatku, więc spokojnie polecimy dalej. Tą broń już mamy. Rapid Fire. Czas na Plasma Gun. 35 tysięcy. No dobra. Dobra, zobaczmy, jak to strzela w ogóle. I jakby co, za chwilę dozbroimy się zresztą. Uhu, to jest fajna broń. Plasma Gun daje radę. Dobra. No to potrzebowałbym jeszcze w takim razie może troszkę kluczy dokupić. Skoro mamy dużo forsy, to co nam szkodzi ubezpieczyć się w klucze? I skoro jest wymiana broni, no to warto oczywiście więcej amunicji. A kto zabroni bogatemu troszkę więcej energii? No i tak naprawdę mamy wszystko już na full, więc myślę, że spokojnie możemy stawić czoła wszystkiemu. Lecimy. Zobaczmy na tą mapkę jeszcze tutaj dookoła. Aha, czyli ten boczny tutaj jakiś szyb wentylacyjny, tunel, który mówiłem, to jest to.
Nie wiem, jakie ma to za zadanie. Być może dopiero pod koniec tej misji, kiedy trzeba będzie szybko się ewakuować, ale ta broń jest szybka. Piekielnie szybka, także spoko. Nie ma dla nas zagrożeń. Zanim ci obcy się zastanawią, jedyny minus jest taki, że się nie odbija od ścian. Ale zobaczcie, jak fajnie trafia. Nie trzeba celować dosadnie. Ona i tak znajdzie sobie przeciwnika. Fajnie, że od razu tutaj uzupełniamy. A, dziura. Danger. Ja tam wskakiwać nie zamierzam. A, mamy full życia. Jeżeli zabrałbym teraz apteczkę, to by się nic nie wydarzyło. A jak myślałem, że tak samo jak z kluczami, niekiedy pojawia się na plus ponad to, ale tutaj poza przedziałkę nie ma. Dobrze, no ale jak weźmiemy dodatkową amunicję, no to mamy na full. Mamy na full wszystkiego. Dobra. To nam w zupełności na chwilę obecną wystarczy. Grunt, żeby teraz znaleźć drogę. Wydaje mi się, że trzeba będzie tam wrócić, gdzie byliśmy pod tym terminalem, bo tam była jakaś... wydawała się jakaś... jakiś garaż, hala, coś takiego. To wręcz wyglądało na jakąś siedzibę obcych. Czyli tak, musimy się cofnąć tutaj. No i tu po lewej stronie widzicie coś dużego i jest wielkie wrota. Tylko żeby je otworzyć, pewnie coś trzeba będzie tutaj zrobić ciekawego albo i nieciekawego. Także podejdźmy. Tak tego nie otworzymy. Gdzieś będzie na pewno jakiś pstryczek, guziczek, którego postaram się tutaj poszukać. Tędy nie. Fajnie, jakbyśmy nie krążyli w kółko po tych samych pomieszczeniach, no i pozamykane. No i to jest właśnie to teraz. Trzeba znaleźć wyjście z tego labiryntu. To nie jest takie łatwe. Tutaj jest znowu jakiś zamknięty zaułek. I po raz kolejny pokonujemy te same otwory. Zobaczmy, może kluczem jest wyjście tamte ewakuacyjne, co patrzyliśmy niby. No jakby tutaj iść z powrotem w to samo miejsce. Zobaczymy, spróbujmy w takim razie od dołu. Porwiemy się jeszcze raz tutaj na tą stronę. Tak jak wcześniej. Być może akurat tym szybem wentylacyjnym otworzymy sobie inną drogę. Oj, nie podchodź tak blisko. Fajna broń, ale też dużo zużywam amunicji. Tu kolejny terminal, dobrze wiedzieć. Zobaczmy, co tu się znajduje po tej stronie. Taki szyb wentylacyjny, coś w tym rodzaju, taki tutelek. Dwa strzały. Pięknie. No tutaj już większe fundusze leżą, to mi się podoba. Dobra, życie. Życia i tak mam na razie full. No kiedy warto byłoby chyba jednak zostawić te apteczki awaryjnie na powrót. Z tamtej broni mogłem jeszcze walić po ścianie, z tej nie, ale mogę za to zdecydowanie szybciej oddać ten strzał. Fajnie, jest amunicja, no i tu jest właśnie to, o tej apteczki na razie w sumie nie potrzebuję. Potrzebuję te klucze. Musiałem sobie tak otworzyć. Ja wziąłem, dobra, trudno. No, gonią mnie. A, już wiem, w czym ta zaleta tej broni jest w tym, że te pociski tej plazmy przelatują przez jednego kosmitę w drugiego. No traf. Więc to jest zdecydowanie na plus. Potrzebowałbym dokupić kluczy, bo mam dwa case'y tylko. A to jest za mało, więc jak będziemy przy terminalu, no to zrobimy zakupy drobne. Broń jest naprawdę spoko, aż żal będzie zmieniać. O, tu jakieś pijawy, zobaczcie. Niefajnie, niefajnie. Apteczka. Ale nie potrzebuję zbierać, szkoda, że nie mogę ich ominąć. O, i kolejne tutaj kredyty. Ale czemu po 100 to leci? Wtedy były pomarańczowe i były po 1000 dziwne. Aha.
Fajne przejście takie tutaj. Troszkę inaczej skonstruowany ten poziom. Daje takie szersze spektrum doświadczenia. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście jakieś tam... Oj, no teraz nie dziabną jak wybrałem wcześniej apteczki. Gdzie ten terminal? Gdzieś może tu u góry? O, życie. Czy dobrze patrzę? No rusz się, no panie. Patrzcie, jaki sprytny. Dzień dobry. Kurde. Potrzebuję kluczy, żeby się tam dostać. Tu jest życie. Nie mogę tego tak zostawić, a nie chcę się wystrzelać wszystkiego, no ale chyba warto. Bo będę musiał tak tu wracać. Lecimy. No i szybkie otwarcie, także zobaczmy, czy to nie będzie zaś kolejny jakiś prank. A nie, czwarte życie. Dobrze. To się na pewno przyda. Dobra. Robi się coraz niebezpieczniej, więc w razie czego zapiszemy sobie tutaj save gry. Okej. Lecimy dalej. Lecimy durś. Potrzebuję dostać się do terminala. Są klucze. Okej, tego szukałem. To już coś. O, to niektórzy lecą na takiej pełnej. Zdenerwowani. A to mi tylko zabiera amunicję i nerwy. Niepotrzebnie. Zobaczmy na mapie. Oj, dobra. Piękny glitch. Tu jest ślepy zaułek, więc pójście tam chyba w lewo nie ma sensu. Jeszcze zobaczmy tutaj u góry, bo to widać przez ścianę. Tam jest tylko jeden klucz i apteczka, także lipa. Tu chyba musimy zejść na to. O, o! O, tu jest coś niefajnego, ale jest... Zobaczcie. Jest terminal. Więc skakujemy na zakupy. Welcome Index System. No i tool, no to potrzebujemy oczywiście, przy okazji amunicję, ale przede wszystkim klucze. Hey pack. 29 tysięcy, pięknie. No, w następnym poziomie pozwolimy sobie na zakup miotacza ognia. Czemu by nie? Uuu, ale ta broń naprawdę daje rady. Aha. Dobrze, chyba i tak musimy iść tędy, wiecie? Zobaczmy jeszcze raz na mapie. Nie wiem, czy tam coś ciekawego nas czeka. Oho! Tutaj jakieś gnizdy, jakieś węgorze. Szybkie to takie. Oho! Dobra. O! Nie, aż było nieprzyjemnie iść, ale... Ale spoko, jest amunicja uzupełniona. Ujdzie ten węgorz. Nie kojarzę z obcych oprócz facehagerów takich postaci. Szkoda, że obcy tam nie wpadają do tej dziury. Czyli to jest chyba skrót tutaj, żeby się dostać. I teraz pytanie, w jaki sposób się przedostać z powrotem do tej matki obcych. Nie, tutaj już byłem. Chociaż... A... Ciąga mnie do tej dziury. Chociaż tutaj na dole chyba nie. A, wciąga mnie. Kubane. Dobra. Mam na szczęście tyle kluczy, żeby sobie to otworzyć. Luz. Luz, luz. No i teraz na mapie. Gdzie mamy iść? Musimy znaleźć jakiś sposób na otwarcie tej loży od królowej obcych. Oho. No obróć się. No czasami jest tak, że nasz żołnierz się tutaj przywiesza i ciężko mu się odetkać. Albo staje w jakiejś niefortunnej pozycji bocznej. Dobra. Mam nadzieję, że znajdziemy zaraz jakieś rozwiązanie.
Tutaj są drzwi przeciwpożarowe otwarte, może tędy, żeby nie zamknąć sobie kolejnych. Zobaczmy jeszcze raz na mapie. Ha, czy byliśmy tam z dołu? Jakbyśmy szli teraz całkowicie w lewo? Chyba nie. Poszliśmy od razu, zdaje się, tędy, nie? Więc... Dobra. Oj, 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 oj. Dobrze. Jesteśmy przy terminalu. Możemy sobie pozwolić na zakup czegoś albo iść dalej. Kasy tu naprawdę wpada niemiara dużo. Także... Ewentualnie jakby co, to życie by się przydało. Ale może znajdziemy jakąś apteczkę. Fajnie, 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 podoba mi się. Oj, ale tu pokręcone są te labirynty. Pokręcone fest. Tu jest coś takiego. To zaraz użyjemy klucze, to i tak chyba do tego terminala wrócimy. Klucz. Tutaj drzwiczki. Ja już się pogubiłem, powiem wam. No i pomarańczowej i tutaj jest setka wpadła. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Zobaczmy na mapie. O, ale fajny glitch. Cyk, ale to jest poryte. Myślę, że i tak pójdziemy do góry. A potem wrócimy do tego terminala przed dalszym przejściem. O, jaka kolejeczka. Chodźcie, chłopaki. Do góry. Oho. Uwaga, gonimy. No, to teraz fajnie było. Weszło wszystko na wylot. No i nic tu nie ma. Aj, goni mnie. Co tu się stanęło? A czy jakiś tutaj błąd wyskoczył przy tej ścianie? Nie powinno tego być. Aha. Dobra, ja sobie zejdę jednak bliżej. Za dużo się tutaj robi gęsto obcych. I zaraz tam wrócimy. W pełni obładowani, bo praktycznie straciliśmy całą energię. Więc wydamy znów troszkę funduszy. I pozwólmy sobie na oczywiście amunicję. Na energię. I oczywiście na zestaw kluczy. I dalej mamy tak naprawdę mnóstwo funduszy, po 27 tysięcy, to jest grubo, grubo. Więc idziemy. Jeszcze raz zobaczmy na mapie. Dobra, chyba być może tędy. Nie, dobrze szliśmy? Tu wrócić trzeba. Znowu trzeba zrobić porządek. Ten tak stoi, nie podoba mi się. Teraz się ruszył, jak nas poczuł. Wydaje się czasami, jakby byli ślepi. Oj, dobra. I teraz musimy skręcić chyba w prawo. Tak. Także lecimy tędy. Chodzi o to, żeby się tutaj znaleźć sposób na przedostanie do Królowej Obcych. Ona jest gdzieś ukryta. Mniej więcej wiem gdzie, bo byliśmy pod jej drzwiami, ale nie udało się ich otworzyć. Więc naszym zadaniem jest się tam przedostać. Dobra, lecimy dalej. Szukamy tutaj przejścia. Gdzieś tutaj musi być możliwość przedostania się do tej Królowej. No przecież ona gdzieś tam na nas czeka zamknięta. Tu są boczne jakieś drzwiczki, ale... Oj... Za dużo zużywam tej amunicji. O, i proszę, mamy życie. Jak pięknie. Tego nam było potrzeba.
Nie gryź, nie gryź. Nie gryź mnie. Znowu się klucze kończą. O, i tutaj przejście. Oh shit! Ha, zobaczcie, tutaj jest chyba to, o czym myślę. Także bardzo błyskawicznie można się przedostać na drugą stronę. Ale nie wiem, czy jestem na to gotowy. Troszkę mam obawy. No cóż, do odważnych świat należy, także... troszkę życia jeszcze na odwagę. I lecimy wykonać wyrok i uśpić tą królową. Także ja jestem, dzień dobry, na panią gotowy, ale odebrała mi pierwsze życie, co za brudna. Oj, schowajmy się tutaj. Może dobra. Myślę, że nie polubi mojego plazmagana tak szybko. Dobra. Uciekaj. No i co, udało się, o kurde, eksplozja, zobaczcie. Mamy 95 sekund do totalnej destrukcji, także lecimy szybko. 90 sekund do końca, mam nadzieję, że ten szyb wentylacyjny jednak przyspieszy nam drogę. W końcu chyba po coś został zrobiony, także żeby nas tylko tutaj żaden obcy nie zatrzymywał, bo nie mamy na to czasu kompletnie. Także 75 sekund jeszcze do końca i tutaj musimy wyjść, żeby sobie poradzić. Tu jest kolejny obcy. No lecimy na górę. Musi się udać przejść, musi się udać, nie można się zatrzymywać, ani chwili. Nie możemy się dać zwolnić. Tutaj prawie wyłączyłem w tym momencie przejście ewakuacyjne, ale się udało przeskoczyć na szybko. To są ostatnie sekundy, w jaki sposób można przejść tą misję. I tylko wariat jest w stanie to zrobić, ale świat należy do wariatów. 37 sekund. Słuchajcie, tutaj musi być jakiś sposób na to, żeby pokonać w końcu tą trasę. Nie zatrzymuj mnie. Szkoda, że w momencie, kiedy ja biegnę do przodu... 20 sekund do końca, słuchajcie, do totalnej eksplozji. No, dajesz. 14 sekund. 11 sekund, tutaj nas zatrzymał. No nie, oni tu tak wchodzą sprytnie, ze 6 sekund do końca, 5 sekund, 4, słuchajcie, uda się, 2 sekundy, no niemożliwe, skacz, Forest, skacz! Jest! Udało się! W ostatniej chwili, słuchajcie, co za adrenalina, próbowałem to przejść tyle razy i to chwilę brakowało dosłownie tyle centymetrów na przejście, także w ostatniej chwili wbiegamy dosłownie stopą w tą windę, za nami eksplozję, jak widzieliście, no praktycznie brakowało niewiele. I przyznaję się, próbowałem, zapisywałem stan gry i to chwilę mi brakowało, chyba z 10 razy podchodziłem do tego, żeby przejść ten etap. Ta sama końcówka po tych labiryntach, jeden drobny błąd powodował, że trzeba było zaczynać wszystko od początku. Na całe szczęście się udało, adrenalina ogromna, satysfakcja też, no i kto by powiedział, że gra z 92 roku potrafi dać tyle emocji. Ja się mega jaram, mega mam satysfakcję z ukończenia, a jeszcze bardziej się cieszę, że oglądaliście ten odcinek. Także dzięki serdeczne, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!